Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Tarnowscy radni w studiu RDN w programie na żywo. Radny PiS Ryszard Pagacz i lider naszego miasta Tarnów Tomasz Olszówka. Dzień dobry panowie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Tarnowscy radni, jak wiemy, przyjęli budżet na 2020 rok. Łącznie 13 radnych Koalicji Obywatelskiej naszego miasta Tarnów i Józef Gancarz z Prawa i Sprawiedliwości byli za. 10 radnych PiS oraz radny Marek Ciesielczyk, który startował z listy Koalicji Obywatelskiej, przypomnijmy, było przeciw. To pierwsze pytanie. Skąd pański brak poparcia dla budżetu, panie Ryszardzie? No, ten budżet, tak jak już mówiłem w trakcie dyskusji, jest tak skonstruowany, że praktycznie nie stać nas na nic. I nie możemy w żadnym wypadku poprzeć jako klub Prawa i Sprawiedliwości budżetu, w którym dzielnice takie jak Krzyż, jak Klikowa, jak Mościce praktycznie zostały bez inwestycji. Sytuacja, która jest finansowa, no jest taka, że doszliśmy praktycznie do ściany. Nasze ponad 50 poprawek, które były poprawkami mieszkańców Tarnowa, zostały w ogóle zlekceważone. Żadna nie znalazła się w budżecie. Ale oczywiście te wszystkie poprawki, które zgłosili radni opozycyjni, czyli jak akurat wspierający pana prezydenta, popieraliśmy, bo uważamy, że to były poprawki mieszkańców. No, kluby popierające pana prezydenta zagłosowały przeciwko swoim poprawkom. To dla nas też dziwna sytuacja. Skąd to wyłamanie się Józefa Gancarza? No, powiem żartobliwie, że pewnie chciał zrobić prezent prezydentowi, taki świąteczny. No, miał tam jakieś swoje uzasadnienie. Mówiłem mu wcześniej w dyskusji, że może wyjść to trochę dziwnie. No i tak wyszło. Skąd z kolei pańskie poparcie dla tego dokumentu, panie Tomku? Ja wielokrotnie w tym studiu, pani redaktor, krytykowałem politykę budżetową w poprzednich latach i dotyczyło to budżetu na rok 2019, wcześniej na rok 2018, kiedy jeszcze nie byłem nawet radnym. W tym roku mamy do czynienia z nową sytuacją. Mamy po raz pierwszy budżet, który trochę dba o ekonomię. Mamy budżet zaciskania pasa i to jest rzeczywiście w pewnych obszarach z niekorzyścią dla mieszkańców, dla dzielnic, o czym mówił przedmówca, ale z drugiej strony i banki, i RIO, i w końcu rozsądek zmusił nas do tego, żebyśmy zaczęli tą złotówkę oglądać z każdej strony i w trudnej sytuacji finansowej miasta, nawet bym powiedział w bardzo trudnej, w końcu po raz pierwszy mamy do czynienia z budżetem, w którym nie ma nadmiernego deficytu, w którym jest nadwyżka operacyjna na poziomie tych wydatków i dochodów bieżących, gdzie spada nieznacznie zadłużenie, więc to są te argumenty, które ja podnosiłem wielokrotnie i dobrze, że po raz pierwszy poszliśmy po rozum do głowy. Z drugiej strony bardzo ubolewam, że ucierpiały niektóre obszary miękkie, jak kultura zwłaszcza, jak edukacja, jak sport. I tutaj mamy solenną deklarację ze strony prezydenta, że w trakcie kolejnego roku będziemy dosypywać w miarę możliwości do tych obszarów. Rację ma mój przedmówca, mówiąc, że ten rozwój Tarnowa i dzielnic nie jest do końca równomierny i są pewne dzielnice, osiedla, które dotychczas były pokrzywdzone. Ja się cieszę, że w przypadku Mościc udało mi się przeforsować remont ważnej dla Mościczan ulicy Pasterskiej, że w przypadku Krzyża będzie budowane przedszkole numer 15 nowe. A co do dzielnicy Klikowa mam podobne zdanie i osobiście bardzo żałuję, że wniosek, który złożył pan Ryszard dotyczący, symboliczny wniosek dotyczący inwestycji dla tego osiedla nie zostanie zrealizowany, ale mogę ze swojej strony obiecać, że ja będę tutaj wspierać, żeby ta inwestycja powstała również. Deficyt w 2020 roku sięgnie około 16 milionów złotych. Panowie, finanse miejskie są bezpieczne albo coraz bardziej bezpieczne, jak mówi Tomasz Olszówka? No nie wiem. W tym roku kilkanaście razy zmienialiśmy na prośbę prezydenta budżet. Były korekty. Podejrzewam, że w przyszłym roku będzie podobnie. No to więc tak to wygląda z tym bezpieczeństwem finansów i dlatego tutaj cieszę się z deklaracji kolegi, że będzie próbował wprowadzać do budżetu wnioski, które się nie znalazły teraz, ale boję się i zadaję sobie pytanie, czy będzie za co to sfinansować. Nie twierdzę, że dzisiaj mamy do czynienia z bezpiecznymi finansami miejskimi. Daleko nam do takiego stwierdzenia, natomiast jest to krok we właściwym kierunku. On jest krok wymuszony sytuacją finansową. Też w jakiejś mierze przesłankami zewnętrznymi i tym, że
słuszna polityka podatkowa na szczeblu centralnym, czyli obniżanie PIT-u, nie było zrównoważone tymi rekompensatami dla samorządowców. I gminy w tym momencie mają do czynienia z poważnymi tarapetami finansowymi i musimy sobie z tą sytuacją jakoś radzić. Obserwatorzy mówią, że budżet jest oszczędny. Niektórzy posuwają się dalej w określeniach i mówią: bieda budżet. Co wy na to? No dokładnie tak. Jednym słowem można to w ten sposób określić. To jest budżet biedy. Ja podejrzewam, że to w jednym roku, czyli w następnym roku i w następnych latach będzie podobnie. Z tego tytułu, że miasto realizowało inwestycje, wielomilionowe inwestycje z własnych środków. Mówiliśmy o tym w poprzedniej kadencji, że tak może się stać, no i doszliśmy do ściany. Tu się w całej rozciągłości zgadzam. Rzeczywiście poprzednia polityka doprowadziła do takiej sytuacji, którą mamy do tej pory. Sam używałem i używam tego określenia budżet zaciskania pasa, a wręcz bieda budżet, ponieważ te obszary, o których wspomniałem wcześniej, czyli kultura, która jest dobrą marką Tarnowa, sport, zwłaszcza sport amatorski, no i edukacja, która jest bardzo ważną dziedziną, ucierpiały i niestety z powodu właśnie trudnej sytuacji, z powodu tego, że w tej chwili brakuje pieniędzy, będą istotne oszczędności również i w tych wrażliwych dziedzinach, co nie powinno mieć miejsca. Większość inwestycji, czytam sobie w komunikacie, w przyszłym roku to będzie raczej kontynuacja już rozpoczętych, między innymi budowa Lwowskiej, zakończenie rewitalizacji Starówki. Przy Komunalnej powstaje strefa aktywności gospodarczej. No i rozbudowa przedszkola w Krzyżu, budowa Domu Kultury na osiedlu Westerplatte. Co ze stadionem miejskim w Mościcach, dopytują kibice? Będzie czy nie będzie? No to chyba na razie w kategoriach takich obiecanek, co już od jakiegoś czasu słyszałem. Tak, z tym remontem. Bo podejrzewam, że też pieniędzy na to braknie. Takie inwestycje mogą i powinny być realizowane, tylko trzeba szukać pieniędzy zewnętrznych głównie, bo to tylko w ten sposób można do tego podejść. Obiecywanie, że zrobimy coś za swoje, kiedy mamy taką sytuację finansową, o której mówimy tu od jakiegoś czasu, nie daje nadziei, że coś zostanie zrealizowane. Remont stadionu musi zostać wykonany, bo słowo padło wobec mieszkańców ileś lat temu i teraz władza obecna wykonawcza, pan prezydent, z tego słowa nie może się wycofać. Rzeczywiście nie stać nas w tej chwili na duży remont, na budowę nowej motoareny, natomiast etapami ten remont powinien być wykonywany. Rzeczywiście zgadzam się, że w tym roku, w roku kolejnym, następnym, będzie bardzo trudno rozpocząć solidnie tą budowę, ale to jest właśnie ten czas, żeby poszukać tych pieniędzy zewnętrznych, żeby spróbować rozmawiać również z władzami województwa małopolskiego. Wiem, że jeden z radnych wojewódzkich, Krzysztof Nowak, złożył poprawkę do budżetu województwa małopolskiego i taki wniosek o dofinansowanie do tej budowy. Byłoby bardzo dobrze. Szkoda, że przy hali Jaskółka nie udało się pozyskać dofinansowania, więc spróbujmy w przypadku stadionu, ponieważ na to czekają kibice i to zostało im obiecane. Ja jestem gorącym zwolennikiem tej inwestycji, natomiast dopóki nie zostanie nam radnym przedstawiony rzetelny i spójny harmonogram wydatków i taka mapa drogowa, to też ciężko było przy tym budżecie mówić o konkretach i przeznaczyć na to większe pieniądze. Panie Tomku, pańska poprawka została przyjęta i pieniądze na opracowanie dokumentacji tego remontu są zmniejszone, bo za 150 tysięcy złotych ma być kupiony dron antysmogowy. Bardzo się cieszę z tego, że ta poprawka została uwzględniona w tym sensie, że ten dron się pojawi. Tu również będziemy poszukiwać dofinansowania zewnętrznego, bo na tego typu zakupy są możliwości, więc mamy w tej chwili, nie wycinamy stadionu, on zostaje jako pozycja, dokładamy dron i staramy się pozyskać środki i na stadion, i na dron, bo ta walka ze smogiem jest ważna również dla Mościczan, również dla kibiców Żużla. No to jeszcze na koniec pytanie do każdego z panów. Ocena współpracy z prezydentem Tarnowa, panie Ryszardzie? Ja bym, jeżeli mam to w kategoriach liczbowych, powiedział to na 3+, dlatego, że z początku wydawało się, że rzeczywiście idziemy dobrą drogą, natomiast przed najważniejszą uchwałą budżetową prezydent nie zabiegał o nasze głosy, ani nie rozmawiał. Spotkaliśmy się wcześniej, tylko że na temat budżetu tam nie było w ogóle mowy. Prezydent nam zrelacjonował, co będzie na najbliższej sesji. To było przed poprzednią sesją. Natomiast przy budżecie nie było tej rozmowy, więc poddaję wątpliwość, czy jest sens w ogóle rozmawiać. Jeżeli najważniejsza uchwała nie jest dyskutowana z radnymi opozycyjnymi, to nie wiem, czy mają jakiekolwiek konsultacje sens. Za ostatnim razem pan prezydent nie otrzymał wotum zaufania. Zarówno Klub Prawa i Sprawiedliwości, jak i nasze miasto Tarnów nie dało tego glejtu prezydentowi. Teraz prezydent musi się postarać, żeby w roku kolejnym takie wotum otrzymać. Otrzyma?
No zobaczymy, będziemy dyskutować. No, jak wiemy, głosowaliśmy przeciwko budżetowi. Jeżeli tak miałoby się układać dalej sytuacja, jak przed chwilą mówiłem, to będziemy się mocno nad tym zastanawiać. Otrzyma? Trudno dzisiaj powiedzieć. Oczywiście w zakresie współpracy, dialogu jest jeszcze sporo do zrobienia. Radny PiS Ryszard Pagacz, lider naszego miasta Tarnów, Tomasz Olszówka. O poranku, w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.